Pewność siebie jest bardzo często mylona z udawaną pewnością siebie. Dlatego warto się nad tym pochylić i zgłębić ten temat. Odcinek jest podzielony na dwie części. Pierwsza poświęcona jest udawanej pewności siebie, druga zaś faktycznej pewności siebie oraz sposobom jej budowania. Pewność siebie to nie jest agresja, czepialstwo, patrzenie z góry na innych ludzi czy bycie wrednym, pomimo że taka osoba może się wydawać dominująca. Bardzo często zdarza się, że osoba, której brak wiary w siebie, ukrywa swoje obawy i lęki pod postacią udawanej pewności. To sprawia, że inni czują się od niej gorsi. Nie jest to brak skromności, ale raczej to, co Alfred Adler nazwał kompleksem niższości. To nie przypadek, że często odkrywamy, iż osoba niepewna siebie ukrywa się pod maską kompleksu niższości. Według Adlera, ludzie, którzy czują się gorsi, próbują zrekompensować sobie to uczucie poprzez to, co nazywa on walką o przewagę. Jedynym sposobem na to, aby ci ludzie mogli stawić czoło niepewności co do własnych zdolności i poczuć się dobrze z samym sobą, jest uczynić innych nieszczęśliwymi. Dla Adlera ta walka o przewagę stanowi sedno ich nerwicy. Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego osoby, które udają, że są pewne siebie, stosują takie metody, jak szukanie słabszego przeciwnika, którego łatwo można upokorzyć. Nie szukają silniejszych od siebie, bo mogą przegrać, a wówczas poczucie własnej wartości zostanie kompletnie zniszczone. Atakując słabszego od siebie, mogą chwilowo się podbudować oraz dostać chwilowy zastrzyk lepszego poczucia humoru i samopoczucia. Teraz wymienię rzeczy, które często są mylone z pewnością siebie i poprę życiowymi przykładami. Po pierwsze, agresja. To raczej problem z radzeniem sobie z emocjami. Bezsilność. Często brak umiejętności rozwiązywania problemów. Agresja to sygnał, że pewności siebie tam nie ma. To też swego rodzaju sposób na udawanie przed niewtajemniczonymi, że pewność siebie jednak jest. Przykładową sytuacją może być dostanie mandatu. Osoba pewna siebie przyjmie mandat i nie będzie widziała większych powodów do konfliktu. Osoba z udawaną pewnością siebie będzie się zachowywać agresywnie, żeby poradzić sobie z emocjami i obawami, takimi jak to, że nie będzie jej stać na zapłacenie mandatu. Po drugie, ludzie, którym brakuje wiary w siebie, będą starali się, byś poczuł się niepewnie, ponieważ postawienie cię w niekomfortowej sytuacji pozwoli im przez chwilę poczuć się lepiej. Przykładową życiową sytuacją może być powiedzenie, że spodnie nie pasują do bluzy i że taka osoba wygląda niemodnie. Pomimo, że to nie musi być prawda, taki lekki komentarz może wrzucić człowieka w niekomfortową sytuację. Po trzecie, ironia i bycie wrednym. Przykład z życia. Słyszysz koszmarnie wredny komentarz i od razu: hej, gdzie jest twój dystans do siebie? Żartowanie czyimś kosztem nie sugeruje pewności siebie. Pokazuje natomiast jak na dłoni, że wredny człowiek ma problem z tworzeniem pozytywnych komunikatów i woli opierać rozmowę na bodźcach, które go wzmacniają. Po czwarte, osoba, której brak wiary w siebie, czuje potrzebę chwalenia się własnymi osiągnięciami. Nie zawsze musi być tak, że osoba, której brakuje pewności siebie, poczuje się silniejsza, gdy wzbudzi niepewność w swoim rozmówcy. Wystarczy, że będzie mogła pochwalić się swoim wspaniałym życiem, doskonałym wykształceniem i fantastyczną rodziną. To jej sposób na przekonanie, że naprawdę ma jakąś wartość. Często może to zakłamywać i być po prostu mitomanem, bo to sprawia, że czuje się lepsza od innych. Po piąte, osoby, którym brakuje pewności siebie, zbyt często podkreślają własną skromność i wspieranie innych. Ciągłe wspominanie, jak bardzo jesteś skromny i dobry dla innych, to zamaskowany sposób na zwrócenie na siebie uwagi. Sprawia, że inni będą czuli się gorzej i stanowi próbę uczynienia siebie lepszym od innych. Chełpienie się własną skromnością i pomocą na pokaz zdradza osobę, której brak wiary w siebie. Po szóste, czepialstwo. Coś nie jest idealne u drugiej osoby, to doskonała okazja na pokazanie swojej doskonałości i dominacji nad nią. Osoba niepewna siebie przede wszystkim lubi czerpać satysfakcję z faktu, że jest lepsza od innych i nie przegapi żadnej okazji, żeby wzbudzić u kogoś wstyd, smutek lub przykrość. Przykładowa sytuacja. Dziewczyna krzywo zrobiła sobie makijaż. Pewna siebie koleżanka zwróci uwagę i pomoże jej poprawić make-up. Natomiast ta, która będzie udawała pewność siebie, skorzysta z okazji, żeby wyśmiać dany makijaż, sugerując, że wygląda jak klaun.
Po siódme, osoba, której brak wiary w siebie, ma w zwyczaju narzekać na rzeczy, które w jej mniemaniu nie są wystarczająco dobre. Ludzie z dużym kompleksem niższości nigdy nie będą mieli wystarczająco dużo powodów, aby być szczęśliwymi. Biorąc pod uwagę, że czują się niepewnie w teraźniejszości, skupiają się na tym, żeby poczuć się pewnie. Mają obsesję na punkcie tego, jak są odbierani w oczach innych. Cały czas, codziennie, potrzebują dowodów, że są coś warci. Po ósme, patrzenie z góry na innych ludzi. Pomyśl o człowieku, który uważa, że jest lepszy niż inni ludzie. Gardzi biedniejszymi, bo wszyscy są biedni z wyboru. Gardzi brzydszymi, bo uważa, że to ich wina. Ma potrzebę oceniania innych i decydowania, kto na co zasługuje. Chce się przez to poczuć kimś ważnym, często nie piastując jednocześnie żadnego stanowiska, które pozwalałoby na patrzenie na innych z góry. To bardzo częste, jak ktoś kupuje koszulkę z napisem BOSS, pomimo że żadnym szefem nie jest. Podsumowanie tego segmentu. Udawana pewność siebie to pułapka. Trzeba uważać na takich ludzi. Stwórzmy taki przykład. Kobieta, widząc głośnego, awanturniczego mężczyznę chwalącego się podbojami seksualnymi, zasadami życiowymi i swoją firmą, może chcieć się z nim związać, nie widząc tego, że on może próbować przykryć swoją niepewność, obawy, długi, kompleksy. Istnieje taka zależność, że im więcej osoba mówi o swoich zasadach, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ich nie przestrzega, bo łatwiej coś mówić, niż coś zrobić. Prawdziwa pewność siebie pochodzi z wewnętrznej wiary w swoje umiejętności, możliwości i wartość. Osoba pewna siebie jest spójna w tym, co myśli, robi i jak traktuje innych. Pewność siebie to postawa oparta na wierze wynikającej z ugruntowanego poczucia własnej wartości, samooceny, akceptacji siebie oraz zaufania do siebie, która przejawia się na zewnątrz w postaci zachowania. To poczucie komfortu bycia sobą. Pewność, że można liczyć na siebie w każdej sytuacji. To twoje wewnętrzne przekonanie, że możesz osiągnąć to, na czym ci zależy. Druga część materiału o tym, jak wygląda pewność siebie. Prawdziwa pewność siebie jest cicha. Większość ludzi pewność siebie kojarzy z byciem głośnym, wygadanym, idącym szybko przed siebie. A prawdziwa pewność siebie to nie krzyki, zagadywanie, brylowanie w tłumie, politykowanie. To nie chęć bycia pierwszym, nie skoki z bungee, nie udawanie człowieka sukcesu, odważnego, uśmiechniętego, znającego się na wszystkim. To bycie zwykłym człowiekiem. Zwykły nie oznacza tutaj szarości. Zwykły oznacza pokorę, świadomość własnych ograniczeń, blokad, ale i nieskończoną wiarę we własne możliwości. Posiadający nieskończony własny potencjał, który wie, że może realizować się na każdym polu własnego życia. To akceptacja, że czasami są lepsze, czasami gorsze dni, a nie szukanie polepszenia samopoczucia kosztem innych, ani niewymaganie od siebie czy krytyka samego siebie. To miłość do samego siebie. Człowiek, który autentycznie jest pewny siebie, nie musi nic udowadniać. Jeśli jesteś mistrzem świata w boksie, to nie musisz codziennie bić ludzi. Jeśli dobrze biegasz, to nie musisz codziennie biegać maratonów. Nikomu innemu, ale przede wszystkim nie musi udowadniać nic samemu sobie. Nie publikuje nic na fejsie dla uwagi innych. On po prostu kocha siebie takiego, jakim jest. Zna swoje dobre strony, ale zna też i te ciemne, w które czasami nie chce się zaglądać. Pewny siebie człowiek po prostu wie, że jest wartościowy i nikt oraz nic nie jest w stanie mu tej pewności odjąć. To nie przesadna duma. Pokażę wszystkim wokół, jaki jestem rewelacyjny. To poczucie wewnętrznego spokoju. Człowiek prawdziwie pewny siebie jest spokojny. On nie udaje spokoju. On tym spokojem jest i nim emanuje. W prawdziwej pewności siebie nie ma żadnego udawania. Nie ma dowartościowywania się rzeczą, plotką czy własną opowieścią. Nie musisz udowadniać sobie, że coś znaczysz, robiąc coś wielkiego. Wielki człowiek nie musi robić wielkich rzeczy i nie musi posiadać wielkich rzeczy. Wielki człowiek nie musi posiadać wielkiego domu, samochodu, psa lub cygara. Bo czy zagadywanie drugiego, gra w golfa, markowe ciuchy, nietypowe wycieczki, restauracje, marka whisky lub cygara dodają ci pewności siebie? Nawet można stwierdzić, że one odbierają ci poczucie własnej wartości, ponieważ nie są trwałe, kiedyś przeminą i wtedy razem z nimi pewność siebie. Pewna siebie osoba nie uzależnia pewności siebie od miejsca czy ubioru. Jest pewna siebie w warzywniaku, jak i w najdroższej restauracji.
Jest pewna siebie w dresach i w sukience. Jest pewna siebie w makijażu i bez. Prawdziwa pewność siebie nie sprawdza, czy podoba się innym, czy robi na nich wrażenie. Jeśli prawdziwie wierzysz w siebie, w swoje słowa, to nie musisz sprawdzać, jak reagują inni, co powiedzą na twój temat. Po prostu robisz swoje, bez lęku przed odrzuceniem. Prawdziwej pewności siebie nie buduje się poprzez granie błyskotliwego, wygadanego, dobrze wyglądającego i znającego się na wszystkim człowieka. Prawdziwą pewność siebie manifestuje się przez to, co się wewnętrznie lubi, ze spokojem i odwagą. Ale bez rozpychania się, bez ataków i nacisków na innych ludzi. Teraz możesz zadać pytanie, jak budować pewność siebie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Robisz dokładnie to samo, co osoba, która udaje pewną siebie, ale odwrotnie, o 180 stopni. Jeśli osoby niepewne szukają słabszych, obniżają sobie poprzeczkę, to jeśli chcesz budować pewność siebie, to musisz cały czas podnosić poprzeczkę, rywalizować z lepszymi od siebie i się od nich uczyć. Jeśli niepewni poprawiają sobie humor i samopoczucie kosztem innych, to ty chcąc budować pewność siebie, wznoś innych do góry, a nie ciągnij ich w dół. Jeśli komuś coś nie wyjdzie, to spróbuj mu pomóc, jeśli potrafisz. Zrób sobie wyzwanie. Spróbuję pomóc 5 osobom dziennie i zobacz na koniec dnia, jak wzrosła twoja pewność siebie. Ponieważ będziesz pomagał rozwiązywać problemy innym, nie dlatego, żeby się tym chwalić, ale żeby poczuć, że jesteś do czegoś potrzebny i w czymś przydatny. Nie patrz na ludzi z góry, tylko traktuj każdego człowieka, jakbyś mógł się czegoś od niego nauczyć. Jeśli chcesz być traktowany jako szef, to nie kupuj koszulki z napisem BOSS, tylko po prostu zostań tym szefem. Jeśli chcesz wzbudzać szacunek, to nie kupuj koszulki sugerującej, że ćwiczysz sztuki walki, po prostu zacznij trenować bez potrzeby chwalenia się tym. Tak jak osoby niepewne siebie próbują na siebie zwrócić uwagę hałasem, opowiadaniem mitów o sobie, krzykliwym wyglądem, psem groźnie wyglądającej rasy, tatuażami na twarzy, włosami różnego koloru, czy odurzając się alkoholem, to ty powinieneś być pewny siebie bez tych wszystkich dodatków. Człowiek pewny siebie rozumie, że wartość nie polega na dodatkach, którymi się otacza, ale na sobie. Polecam jeszcze raz obejrzeć materiał i zrobić sobie notatki. Nie zapomnij ocenić i skomentować, jeśli dotarłeś do tego fragmentu odcinka i do usłyszenia w następnym materiale.